Szanowni Państwo, dziękuję za możliwość wygłoszenia tego referatu, jak i za obecność. Moje pojęcie na temat właśnie granic, na ten peryferium ograniczyłem do miejsca pewnej eskalacji, które daje możliwość interwencji potężniejszego mocarstwa, potężniejszego mediatora, co właśnie chcę zaprezentować, właśnie pokazując Państwu szóstą wojnę syryjską. Na początku trochę geografii, o co w zasadzie toczy się ta wojna. Widzą tutaj Państwo, mamy tutaj obszar cele Syrii, który znajduje się de facto między Palestyną a Syrią właściwą. Jest to niezwykle ważny obszar z perspektywy handlowej, gdyż przez niego przechodzą bardzo ważne szlaki do Mezopotamii, do Egiptu, do Syrii. Ta tutaj taka trójdzielna droga jest niezwykle ważna na przeciągu całych dziejów starożytnych. I teraz nieco o zarysie samego konfliktu. Jak Państwo pewnie dobrze wiedzą, po śmierci Aleksandra jego imperium rozpadło się na kilka mniejszych królestw, których władcy, czyli diadochowie, toczyli ze sobą liczne wojny. I jedna z takich wojen została zakończona w 301 roku właśnie bitwą pod Issos, gdzie diadoch, który dotychczas kontrolował cele Syrię, mianowicie Antygon Jednooki, przegrał z diadochem, który kontrolował tą wschodnią część Imperium Aleksandra, mianowicie Seleukosem. Po tym zwycięstwie Seleukos miał zdobyć większość w zasadzie tych posiadłości Antygona. Była to zarówno Azja Mniejsza właśnie, jak i Syria i Palestyna, włącznie z Celesyrią. I zapewne zdobyłby ją, gdyby nie spryt Ptolemeusza, czyli władcy Egiptu, który nie walczył w bitwie pod Ipsos, pozostał neutralny, czekał na rozstrzygnięcie. Gdy usłyszał o zwycięstwie Seleukosa, zwyczajnie ruszył z wojskiem i zajął, można powiedzieć, na gotowe całą Palestynę i oparł granice swojego państwa właśnie o cele Syrię. Seleukos do końca swojego życia nie upomniał się o to terytorium, gdyż zapewne był pomny wydarzeń wcześniejszych, gdy Ptolemeusz udzielił mu schronienia w takim kryzysowym momencie, jeszcze przed tym, jak objął władzę we wschodnich satrapiach. Jednakże takiego pacyfistycznego podejścia nie podzielali następcy, zarówno Ptolemeusza, jak i Seleukosa. I jak Państwo widzą, mamy tutaj szereg wojen. W zasadzie w ciągu tych pierwszych czterech starć górą są Egipcjanie, którzy są w stanie utrzymać swój stan posiadania. Jednak pod koniec tej czwartej wojny i niewątpliwie wielkim zwycięstwem pod Rafią, powoduje ono mimo wszystko pewną zapaść, czy to społeczną, czy to gospodarczą, całego państwa Ptolemeuszy, co umożliwia właśnie w piątej wojnie syryjskiej Antiochowi III, władcy Seleucydów, do tego, żeby odzyskał cele Syrię i Palestynę po tych ponad 100 latach, od kiedy im się to miało należeć. Antioch poczuł się na tyle pewnie, że chciał mieszać się w sprawy Grecji. A Grecja już w tym czasie od około dekady była pod wpływami Republiki Rzymskiej. Doszło do starcia zbrojnego, miała miejsce bitwa pod Magnezją, w której oczywiście zwyciężyli Rzymianie, i dyktat, jaki został podyktowany właśnie przez stronę rzymską w 188 roku, spowodował, że Seleucydzi zostali rzeczywiście zepchnięci z całego obszaru Azji Mniejszej, aczkolwiek cele Syria wciąż została utrzymana. Mowy o Egipcie w tym traktacie jakkolwiek nie było.
Ważną jeszcze konsekwencją tego traktatu było to, że od tego momentu władcy Seleucydów chcą zabiegać o wpływy w Rzymie, wysyłają tam swoich synów na wychowanie. Tutaj mamy głównych aktorów naszego spektaklu, czyli Ptolemeusza VI, jak i Antiocha, tak w tej wersji młodszej. I tak, jesteśmy w latach 70. II wieku przed naszą erą. Wszystkie w zasadzie z potęg hellenistycznych są osłabione, ale powoli wychodzą z tego kryzysu ku nieskrywanym niezadowoleniu strony rzymskiej. Rzym w tym czasie ma przede wszystkim problem z tym, że król Perseusz, król Macedonii, po tym jak 25 lat wcześniej jego ojciec sromotnie przegrał pod Kynoskefalaj w bitwie, która zdecydowała o losach Macedonii, powoli zaczął swoje państwo odbudowywać. I Rzym szukał już tylko casus belli do tego, żeby tą wojnę wypowiedzieć i ostatecznie Macedonię podporządkować. Tak samo konflikt tli się również na wschodzie. Zarówno Ptolemeusze, jak i Seleucydzi dążą ponownie do starcia i do tego, żeby urwać jeszcze kolejne skrawki terytorium swoim wrogom. I w 173 roku Rzym, chcąc niejako zapewnić sobie neutralność najpotężniejszych państw diadochów w zbliżającej się wojnie, wysłał poselstwa do każdego z nich. I tutaj widać, jakie mamy ich cele. Odnowienie przede wszystkim przyjaźni. Jak zostało tutaj w pierwszym pasusie pokazane. Nieco przeczy temu fragment drugi, gdzie tutaj mamy, cytując, zapewniali o swojej gotowości do wykonania każdego rozkazu ludu rzymskiego. Tutaj oczywiście Liviusz trochę koloryzuje oczywiście na stronę rzymską, przypisując jej rolę protektora wręcz. Tutaj przede wszystkim raczej widziałby w tym rolę hegemona, może nie bezpośredniego jeszcze protektora. Dobrze. Wydarzenia nabierają tempa. W 171 roku wybucha wojna Rzymu z Macedonią. Dwa lata później mamy wojnę Egiptu z Seleucydami. Tuż przed jej wybuchem ponownie mamy liczne poselstwa. Tym razem kierują się one do Rzymu. Rzym jako hegemon, wiadomo, bardzo warto, zależy państwom hellenistycznym na to, żeby uzyskać jego zgodę na nadciągającą wojnę i przedstawić swoje racje. Tutaj poselstwo Seleucydów mówi przede wszystkim o tym, że to ono zostało zaatakowane, co swoją drogą było prawdą i przez to szuka jakiś sposób protekcji u Rzymian. Czy tak naprawdę jej chcąc, to inna sprawa, ale no cóż. No i mamy dużo bardziej rozbudowaną instrukcję poselstwa egipskiego, która właśnie miała odnowić przyjaźń, co w sumie co gorsza dla egipskiego poselstwa, zaoferować swoje pośrednictwo w zakończeniu wojny z Perseuszem. Egiptowi wydawało się, że Rzymianie po tych dwóch latach będą czuli się zmęczeni i rzeczywiście nie będą chcieli kontynuować konfliktu. No bynajmniej, jak pewnie Państwo wiedzą, Rzym tylko kończy wojny na swoich zasadach. Także bardzo ich to rozjuszyło. Mimo to pozostali neutralni w tym konflikcie. Zależało im na tym, żeby królestwa hellenistyczne się wykrwawiały, a oni spokojnie dokończą wojnę z Macedonią. No i wojna się rozpoczyna. Egipt, mimo tego, że wydawał się świetnie przygotowany, popisowo przegrywa, ponosi klęskę za klęską, zostaje zajęte Pelusium, czyli taki klucz
do Egiptu, do wejścia w Deltę Nilu i maszeruje na Aleksandrię. Nie spodziewając się takiego sukcesu, stwierdził, że być może jest w stanie ugrać z tego coś więcej. Więc dogadał się z faraonem, z Ptolemeuszem VI, że zostanie jego opiekunem, czyli w praktyce protektorem. Czyli będziemy mieli do czynienia z państwem marionetkowym. I zapewne ponownie wszystko by poszło po myśli Antiocha IV, gdyby nie mieszkańcy Aleksandrii, którzy w swojej naturze przez te 300 lat rządów Greków mieli to, że lubili się buntować. Tak było też w tym przypadku. I osadzili na tronie rodzeństwo Ptolemeusza VI. Antioch musiał oblegać Aleksandrię przez kilka miesięcy i w tym czasie trafiło nad Nil poselstwo z Rzymu, którym dowodził niejako Tytus Numizjusz. Czy była to odpowiedź na tą świetną ofensywę Antiocha? Otóż prawdopodobnie nie. Rzymianie po prostu chcieli zorientować się w sytuacji. Sam Tytus Numizjusz był w zasadzie tylko pionkiem, nie był jakkolwiek ważną postacią w wiecznym mieście. Także niewiele był w stanie osiągnąć, nawet swoją drogą do tego nie dążył. Rzymowi było, jak powiedziałem wcześniej, na rękę tocząca się wojna. Jednak przed Senat trafiło poselstwo egipskie, które niezwykle bało się o to, jak będzie wyglądała przyszłość ich królestwa. Musieli oni swoją drogą dosyć długo czekać na audiencję, gdyż muszą Państwo wiedzieć, że w Rzymie była taka tradycja, że poselstwa przyjmuje się raczej na początku roku konsularnego, tak żeby nowy konsul mógł prowadzić jednorodną politykę zagraniczną przez ten cały rok, w jakim będzie sprawował swój urząd. I dopiero około lutego, marca wysłuchano tego poselstwa. No i widzą tutaj Państwo, jest ono no, co najmniej niezbyt przychylne dla Egiptu. Takie widać charakter korzący tych posłów, którzy tam przybyli. Tam padli na twarz, a ich mowa była jeszcze bardziej żałosna niż ich strój. Dodatkowo widzimy już tą rolę Rzymu, tak właśnie widzianą przez Greków, rolę Rzymu jako arbitra. Gdyby tylko wysłali posłów, Senat wysłał posłów, aby powiadomili go, czyli Antiocha, że Senat jest niezadowolony z wojny, natychmiast wycofałby się spod murów Aleksandrii i poprowadził swoją armię do domu. Od razu widać, że nawet bez interwencji zbrojnej obyłoby się tutaj bezkonfliktowo. I rzeczywiście Senat jest niezmiernie wzruszony taką, a nie inną postawą egipskich posłów i wysyła Popiliusza Lenasa w stronę Egiptu. Udaje się on na Delos, na taką jedną z wysp w archipelagu Cykladów i tam zastaje go wieść o tym, że Antioch nagle się wycofał. I to, że Ptolemeusze pogodzili się między sobą. Wobec tego musiał czekać na nowe instrukcje, bo zupełnie zmieniła się sytuacja polityczna. Jednak Antioch, który no prawdopodobnie musiał odejść spod Aleksandrii przez konflikty wewnętrzne, nie wiemy do końca jakie, powrócił, tym razem już bez casus belli, bo oczywiście bez tej podpory, jaką miał, czyli Ptolemeusza VI, i zajął kilka obszarów. Widzą tutaj Państwo Cypr, Peluzjum. Chciał je zająć, aczkolwiek Egipt, pewny tego, że Rzym przecież przyjdzie im z pomocą, się na to nie zgodził. No to oczywiście Seleukida był w stanie bez problemu ponownie podejść pod Aleksandrię, bo wojsko egipskie nie przedstawiało sobą żadnej wartości. I ponownie Egipt rozpaczliwie prosi o pomoc. Właśnie tutaj widzą Państwo, mamy tego typu Popiliusza Lenasa. I w tym czasie
Lenas może tylko słać w zasadzie listy do Antiocha, który jest jednak pewny swego, wie, że Rzym wciąż bije się z Macedonią i nic wielkiego stać się mu nie może. Otóż nic bardziej mylnego, bowiem w czerwcu 168 roku w bitwie pod Pydną Rzymianie w końcu po tych 3 latach prowadzenia kampanii są w stanie ostatecznie zwyciężyć i uwalniają się te wszystkie legiony, które znajdowały się w Macedonii i już tylko czekają na to, żeby móc bić się w innym miejscu. I słysząc o tym, Lenas z pewnie nie z wielką chęcią i pewnością siebie zmierza do Eleusis, czyli miejsca obozu wojska Seleucydów, czyli tam, gdzie przybywał ówcześnie Antioch. I tutaj muszą sobie Państwo wyobrazić całą tą scenę. Mamy wielkiego władcę wschodu, niezwykle bogatego, z całym dworem, dużą ilością generałów, którzy są niezwykle wrażliwi na to, jak wygląda ceremoniał dworski. I tutaj oddaję głos Liviuszowi. Ambasadorowie rzymscy spotkali go, Antiocha, po przeprawie przez rzekę Veleusis 4 mile od tego miasta. Zbliżając się, pozdrowił ich i wyciągnął prawą rękę do Popiliusa. Lecz Popilius włożył mu do ręki pisemną notę zawierającą Senatus Consultum i poprosił go, aby ją najpierw przeczytał. Po przeczytaniu powiedział, że po zwołaniu przyjaciół skonsultuje się, co należy zrobić. Na to Popilius ze zwykłą surowością swego usposobienia narysował linię wokół króla laską, którą trzymał w dłoni i powiedział, zanim wyjdziesz z tego kręgu, daj mi odpowiedź, którą złożę do Senatu. Zdumiony tak stanowczym nakazem, król wahał się przez chwilę, ale w końcu odpowiedział, zrobię tak, jak nakazuje Senat. Ja mam tą scenę w sztuce. Widzą tutaj Państwo ewidentny znak, no właśnie, znak już podsumowując czego? Co nam tak naprawdę pokazuje te relacje, te 3-letnie, przede wszystkim 5-letnie, 173-168 między królestwami hellenistycznymi a Rzymem. Oczywiście Antioch właśnie podporządkował się nakazowi, tam w tym senatus consultum było to, że miał się wycofać z Egiptu i miało pozostać status quo. No i tak jak Rzym chciał, tak się stało. No właśnie. I o czym to świadczy? Czy te wydarzenia są początkiem rzymskiej hegemonii? Na pewno są świadectwem takiej hegemonii. Jak już mówiłem, nic bez zgody Rzymu, żadna poważniejsza zmiana nie może zajść. Rzym musi mieć wszystko tutaj pod kontrolą. W zasadzie, jeżeli ktoś poprosi o pomoc, to ta druga strona nawet nie musi obawiać się samej interwencji wojskowej, ale nawet wystarczy już sama interwencja dyplomatyczna. I już widać, że królestwa hellenistyczne nie są w stanie się temu jakkolwiek oprzeć. Ale czy możemy pójść tak daleko, żeby już w tym momencie, odpowiadając ostatnia rzecz, czy mamy już w tym momencie do czynienia z rzymskimi protektoratami? Na pewno nie w przypadku Seleucydów, gdyż oni jeszcze będą prowadzili dziesiątki lat swoją własną, mówiąc anachronicznie, politykę zagraniczną. W przypadku Ptolemeuszy raczej podobnie, gdyż okazuje się, że Rzym sam nie chce tego protektoratu. Rzym nie jest to jeszcze gotowy, co jednak swoją drogą dla mnie całkiem zabawne, jest to, że w ciągu tych 25 lat, od tej mniej więcej bitwy pod Magnezją, bitwy pod Kynoskefalaj, do tego 168 roku, wydarzyła się prawdopodobnie taka zmiana mentalności w sferach królewskich, sferach dworskich królestw hellenistycznych, że oni sami już chcieli pod te protektoraty, na co jeszcze sam Rzym nie był gotowy, już się oddawać. W następnych latach zarówno Seleucydzi, jak i Ptolemeusze będą prosili tylko i wyłącznie Rzym o to właśnie, żeby zainterweniować w sporze dynastycznym, w sporze terytorialnym. I chciałbym, żeby to właśnie ta myśl z Państwem została. Serdecznie dziękuję za uwagę.